Witam Michał, cześć. Cześć Jacku. Ty kurczę ranny widzę dzisiaj jesteś. Tak. Na szczęście to nie koronawirus, ale zwykłe szkiełko. Dobrze, palce nie odciąłeś. Dobrze, że nie odciąłem. Wszystko dlatego, że chciałem, żeby szklaneczki były tak pięknie wypucowane, nie? Żeby lśniły, nie było żadnej kropeczki widać. I niestety zbyt mocno ją tarłem się troszeczkę przeciąłem. No więc słuchajcie, mieliśmy dzisiaj rozmawiać o koronawirusie, więc Michał właśnie takim wstępem rozpoczyna to dzisiejsze nasze nagranie. No może o samej medycynie nie będziemy tutaj się wymądrzać, bo niespecjalnie czujemy się w temacie doinformowani. Natomiast koronawirus ma duży wpływ na to, co się dzieje w gospodarce i o tym dzisiaj będziemy mówić. Wszyscy mówią o tym koronawirusie. Na początku zakładałem, że to jest temat, którego postaram się w ogóle nie poruszać i gdzieś na tych wszystkich social mediach nie odnosić się do tego. No ale jak widzę, że kolejny dzień z rzędu giełdy spadają o dobre kilka procent. Dzisiaj przed naszym spotkaniem zajrzałem, bo nagrywamy ten materiał w czwartek. To jesteśmy już, WIG20 jest na poziomie roku mniej więcej 2003-2004. No to dzieje się i chyba jednak warto jest to skomentować. Zdecydowanie niepokoje są duże. Inwestorzy uciekają, akcje tanieją, to widać gołym okiem już od kilku dni. Pytanie, bo ty trochę bardziej się tą giełdą interesujesz niż ja, jak ty to postrzegasz, co możemy z tym zrobić? Znaczy dla mnie całe to zdarzenie, to wszystko co się dzieje, to jest taki typowy czarny łabędź. To jest coś, czego nie dało się przewidzieć, aczkolwiek coś, co da się przewidzieć, że takie coś wystąpi, że jakieś niespodziewane zdarzenie wystąpi. I dla mnie to, co się dzieje dzisiaj na giełdzie, to jest właśnie, czy generalnie w gospodarce, którego zwierciedleniem jest giełda i kursy, to jest ewidentnie moment takiej paniki. Moment paniki i to nie znaczy, że ta panika się zatrzyma na, nie wiem, na dzisiejszym poziomie, że to dalej jeszcze przez 3 dni na przykład nie będzie spadać. Generalnie jestem zaskoczony, że dzisiaj nadal spada. Wczoraj był to drugi dzień takich spadków po kilka, czyli 5-8%, a dzisiaj jak my to nagrywamy, to jest spadek o 9%, kolejne 9%. Więc no dalej ta panika trwa. Natomiast jak ja to oceniam? No wydaje mi się, że to jest taki moment, który należałoby rozważyć jednak zakupowanie akcji. To znaczy przy uwzględnieniu wielu różnych założeń i wielu różnych zastrzeżeń, to jeżeli dysponujemy środkami, których nie będziemy potrzebowali przez najbliższe, myślę, 2-3 lata, a może nawet 5 czy 10 lat, to warto jest rozważyć. Ja nie przekonuję, że warto jest kupować, że powinieneś kupić. Każdy z nas podejmuje sam decyzję w tym zakresie. Natomiast jeżeli widzę walory, które są to duże, stabilne spółki, które przynoszą rok do roku stabilny dochód, rok do roku wypłacają dywidendę, bo nie mówię o spółkach mniejszych, które są siłą rzeczy zawsze bardziej ryzykowne. I tak, podatne na jakieś problemy, no to jeżeli widzę taką stabilną spółkę i widzę to, że ona, te akcje dzisiaj bardzo mocno spadły, jeżeli takie PKO BP jeszcze dwa dni temu, jak sprawdzałem, to dywidenda, poziom dywidendy, który chcieli wypłacać, był mniej więcej 10% wartości ich akcji, no to jeżeli dalej mamy te spadki, to znaczy, że dzisiaj jesteśmy już na poziomie, nie wiem, 12-15% wartości dywidendy, no to warto jest rozważyć, ponieważ to, że dzisiaj jesteśmy na jakimś poziomie, WIG był tam na poziomie 1350, WIG 20, 1350, to ja nie twierdzę, że nie dojdziemy do 900. Być może dojdziemy, ale w perspektywie 5-10 lat spokojnie będziemy na poziomie z powrotem 2000. Więc wydaje mi się, że warto jest to rozważyć. Nie zachęcam, ja podejmuję swoje decyzje, ty podejmujesz swoje. Natomiast warto jest dzisiaj siąść i to rozważyć. Ja, to żeby to skonkludować, ja na rachunku IKE, bo tam jakieś środki też gromadzimy i też zachęcam was do tego, żeby te IKE, IKZE z tych narzędzi korzystać. Tam od jakiegoś czasu miałem już gotówkę, która czekała właśnie na jakieś takie nadzwyczajne wydarzenie. Od jakiegoś czasu, czyli myślę, że z 6 miesięcy. I myślę, że dzisiaj mamy do czynienia z takim nadzwyczajnym zdarzeniem. Podejmujcie sami decyzję. Tak,
tym momencie wszystko idzie w dół, więc ceny zakupu wydają się być bardzo atrakcyjne. Pytanie, czy kupować już teraz, czy może jeszcze poczekać, bo ja mam takie przeczucie, że panika jeszcze trochę będzie trwała, że to się tak szybko nie zatrzyma. Biorąc pod uwagę samą sytuację tego koronawirusa w Polsce, gdzie tych kilka przypadków dopiero zostało stwierdzonych, podejrzewam, że w przeciągu najbliższych kilku dni tych potwierdzonych przypadków będzie znacznie, znacznie więcej. Myślę, że wtedy ludzie zaczną panikować jeszcze bardziej, a wtedy mam takie przeczucie, że ta giełda jeszcze może zacząć spadać. A z punktu widzenia inwestorów, no najlepiej skupować na dołku, a nie na górce. Natomiast odnośnie w samej giełdy mamy... Chcesz coś dodać? Tak, znaczy chciałem tylko dodać, że nie możemy liczyć na to, że kupimy w tym samym dołeczku, takim samym piku. Więc ja bym ten zakup po prostu rozkładał, nie wiem, po 10% posiadanego kapitału inwestował co kilka dni i patrzę, co się będzie dalej działo. Mhm. Ja mam takie wrażenie po kryzysie z 2007-2009, który wstrząsnął światem, że jak już gospodarki zaczęły się stabilizować, to wszyscy uwierzyli, że już teraz to będzie cały czas tylko i wyłącznie wszystko rosło i gospodarki będą w tempie kilkucyfrowym się rozwijały. Natomiast mało kto przewidywał, że może przyjść kryzys. A nawet jeżeli ktoś wiedział, że przecież występują cykle koniunkturalne, tak? No to jakoś tak większość inwestorów, mam wrażenie, czy przedsiębiorców, czy w ogóle większość ludzi nie zakładała, że ta korekta na rynku może przyjść. No i tutaj akurat sama w sobie gospodarka pewnie by jeszcze pędziła, no ale światowa epidemia... Coś się zdarzyło takiego. Że nagle ten cykl koniunkturalny nieoczekiwanie zaczyna spadać w dół. Myślę, że będzie dużo przegranych związanych z tym kryzysem, bo wystarczy popatrzeć na branżę turystyczną, na transport, który bardzo mocno dostaje za przeproszeniem po tyłku. To może doprowadzić do upadku dużej ilości firm, a to znowu odbije się też na całą gospodarkę. Tak, i tutaj dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, wczoraj nawet na LinkedInie gdzieś wszedłem z kimś w dyskusję na ten temat. To znaczy, zawsze kryzys starajmy się wykorzystać jako pewną szansę. Oczywiście sami się w ten kryzys nie ładujemy. Ten kryzys przyszedł niejako z zewnątrz i w naszych firmach musimy dzisiaj podejmować decyzje. Ale starajmy się w tych trudnych decyzjach wykorzystać ten czas na pewną zmianę taką pozytywną, żeby ten kryzys i trudność, która z nim się wiąże, umieć przekuć na coś pozytywnego. To w kontekście właśnie zarządzania, czy jakiejś strategii, czy decyzji podejmowanych w firmach. No ja na przykład dzisiaj przygotowuję dokumenty do zakupu działki pod kolejną inwestycję. No i teraz się zastanawiam, co powinienem zrobić, więc prawdopodobnie, znaczy nie chcę jeszcze, jestem dzisiaj daleki od tego, żeby zrezygnować z tej inwestycji, natomiast no dzisiaj pewnie chwilę jeszcze poczekam. Nie podpiszę teraz tej umowy, tylko chwilę na to poczekam, żeby zdecydować, co robić. Więc kryzys starajmy się przekuwać w jakieś nasze szanse, a z drugiej strony zastanawiajmy się, to też troszeczkę może być źle odbierane, ale no jeżeli jest ta przysłowiowa krew na ulicy się leje, to zastanówmy się, w jaki sposób albo w jakich obszarach możemy skorzystać. I wczoraj słuchałem takiej audycji na temat branży właśnie turystycznej, którą wymieniłeś. No i co się okazuje? W ciągu ostatniego miesiąca ceny imprez turystycznych, gdzieś wakacji, powiedzmy nie wiem, w lipcu czy w sierpniu, bardzo mocno, drastycznie wręcz, spadły. Jak dobrze poszukamy, to możemy dzisiaj znaleźć wycieczkę, która jest kilkadziesiąt procent tańsza niż była jeszcze miesiąc temu, ale co więcej, jest to wycieczka, gdzie operator daje Ci możliwość bezkosztowego zrezygnowania z tej wycieczki. Czyli mówi Ci, wpłać mi 20%, jeżeli na tą wycieczkę nie polecisz, to my Ci oddamy 20%, to my Ci oddamy wpłacone pieniądze. No to ja się teraz pytam, jeżeli planowałeś wakacje w Hiszpanii, nie wiem, taki wyjazd powiedzmy kosztuje 2,5 tysiąca złotych, jeżeli on kosztował 2,5 tysiąca złotych, jeżeli on dzisiaj kosztuje 1500-1800, to może warto jest zabukować sobie taką wycieczkę i dać sobie czas mocno w kalendarzu, do tego zachęcam, żeby w kalendarzu sobie wpisać, do kiedy ja mogę zrezygnować i na 10 dni wcześniej siąść do rodzinnej debaty i zastanowić się, czy na pewno chcemy lecieć, tak? Ale dzisiaj w marcu bukuję wycieczkę na sierpień, z której mogę zrezygnować bezkosztowo, dajmy na to, do końca czerwca. No to ustawiam sobie przypomnienie na 20 czerwca, podejmij decyzję ostateczną co do wyjazdu. Nie? I wtedy
I wtedy ostatecznie zdecyduje, ale być może jak świat wróci troszeczkę do, ta panika się skończy, to wszystko trochę wróci do normy, może nie do 2,5 tysiąca ta wycieczka mnie kosztować, ale mnie kosztowała 2200, a ja mam ją zabukowaną za 1800. Nie? Więc szukajmy takich miejsc, szukajmy takich miejsc. No, kolejny temat to pewnie firmy transportowe, o których wspominałeś, tak? One... No miałem dzisiaj rozmowę dosłownie z pół godziny temu z naszym klientem, który też jest z branży transportowej. Bardzo duża firma, działają na wielu rynkach zagranicznych. No i opowiada o sytuacji, gdzie akurat no, nie w ich firmie, tylko w firmie tam zaprzyjaźnionej konkurencji, doszło do takiej sytuacji, że mają 150 tysięcy euro leasingów miesięcznie do spłacania za ciągniki siodłowe, a kierowcy zbuntowali się i powiedzieli, że nie będą jeździć za granicę. I 50 samochodów stoi. Nikt nie chce wsiąść w te samochody. Mało tego, szef dzisiaj pojechał odbierać kolejny ciągnik siodłowy, który został zamówiony 8 miesięcy temu. No i musi go odebrać. I wpakował się w kolejne koszty, a nie ma kto jeździć i nie ma kto wygenerować obrotu. Więc jednak to no, branża transportowa też jest mocno narażona na to, że to wszystko, na to wszystko, co się dzieje w tym momencie, no bo przy takiej dużej skali obciążeń finansowych miesięcznych, no to wystarczy miesiąc, dwa i no, nawet najlepiej zarządzane biznesy w obliczu takiego kryzysu mogą splajtować, mimo że to były perspektywiczne firmy. Rozmawiałem z tym właśnie naszym klientem, no i pyta się, czy możemy obniżyć czynsz za wynajem lokalu, który od nas wynajmują, bo nie wiedzą, co się będzie dalej działo. W ogóle obserwują też duże, co ciekawe, zainteresowanie pracą. Zrezygnowali z ofert, tam podbijania ofert na Elixie, żeby się wyżej wyświetlały. Są oferty sprzed tam kilku tygodni opublikowane już gdzieś w otchłań, teoretycznie w portalu, które powinno wpaść. I jak wcześniej w okolicach miesiąca spływało im około 40 CV, tak w przeciągu ostatnich 3 dni spłynęło im 99. Więc to też pokazuje, że w innych branżach firmy zwalniają pracowników, co powoduje, że sytuacja zaczyna się robić trochę kłopotliwa. I to, co mówisz, jest słuszne i te przykłady, które podajemy, czy to w branży turystycznej, czy transportowej, to jest rzeczywiście to, co się dzisiaj dzieje, to, co się dzisiaj obserwuje. No ale tak, wczoraj moja żona stała 2 godziny w kolejce w sklepie spożywczym, więc te półki pewnie są wymiecione. No ktoś musi to dostarczyć, tak? Więc firmy z branży spożywczej mają high life, no bo potrzebują dzisiaj po prostu, ile są w stanie wyprodukować, tyle sprzedadzą. Tak. Wszystko, co mają jakieś zaległości na magazynach, wszystko wyczyścią. Wszystko schodzi. Płynnościowo wymieciemy magazyny, tak? Więc są też obszary, zaraz ktoś to musi wozić. No gdzieś te Biedronki, nie wiem, inne tamte markety, no muszą się zaopatrywać i ten towar musi być dowożony, więc te firmy transportowe muszą to wozić zdwojoną mocą dzisiaj, tak? Mhm. Więc ja myślę, że to jest taki właśnie typowy moment, kiedy jest panika i wszyscy widzimy, ojejku, to się zawali, 2 miesiące nie wytrzymamy. No dobrze, ale jeżeli ta cała panika potrwa tydzień, ja rozumiem, bo co mnie pozytywnie nastraja? Wczoraj widziałem wskazania mówiące, czy jakieś tam dane statystyczne, mówiące, że praktycznie nie ma nowych zachorowań na koronawirus w Chinach. Czyli tam, gdzie się to zaczęło, był taki moment, kiedy po 14 tysięcy osób dziennie było identyfikowanych jako zarażone, a dzisiaj dochodzimy do zera. W związku z tym, no mówiąc z perspektywy czasu, zwykła, normalna sytuacja. Coś rośnie, spada i się temat zamyka. Nie? Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę nawet te zabezpieczenia, które u nas w kraju się teraz pojawiły, tak? Czyli pozamykane przedszkola, pozamykane szkoły, odwołanie imprez masowych, to myślę, że u nas jakoś wybitnie nas ten wirus nie powinien mocno dotknąć. To chyba, że będziemy mieli przykłady ludzi, którzy mimo wszystko i tak chcą sobie polecieć na narty do Włoch, czy na mecz piłki nożnej. Tak jak nie, do Włoch już myślę, że nikt nie poleci. Bo takie sytuacje były. Natomiast faktycznie wygląda na to, że ta panika, ja to tak odbieram, jest teraz gwałtowna,
być może miną 2-3 tygodnie i to wszystko się rozjedzie po kościach i przemysł wróci normalnie do normalnego funkcjonowania. Natomiast duży przemysł na pewno będzie miał problem. Mój kuzyn jest jednym z dyrektorów w dużej firmie produkującej śrubki, nakręty, jakieś takie różne rzeczy. No i byłem u niego miesiąc temu i rozmawialiśmy wtedy, że mimo, że jeszcze koronawirus w ogóle do Europy nie dotarł, to oni już mieli problemy u siebie w firmie, no bo większość produkcji jest realizowana w Chinach i transporty z Chin do nich nie dojeżdżały, a zapotrzebowanie w Europie było i nie mieli jak dostarczyć produktów do największych fabryk. Więc na pewno pod kątem gospodarki będzie duże spowolnienie. Pytanie tylko, jak długo ono będzie trwało. I spowolnienie w skali makro, ok, natomiast w skali bardziej mikro, to będą pewnego rodzaju przetasowania. No bo jeżeli oni nie mogli czegoś kupić w Chinach, co było, nie wiem, 20% tańsze niż w Polsce, to nagle się okazuje, że oni mówią, nieważne, czy to jest 20% droższe, niech będzie 50% droższe, byle to z polskiego zakładu przyjechało do nas, nie? Mhm. Więc może się okazać, że na tym koronawirusie, na tej całej akcji, na tym wszystkim, co się dzieje, pomimo tego, że globalnie będzie spadek, to nastąpią pewne przewartościowania, przetasowania właśnie w zakresie łańcucha dostaw chociażby, i może na tym będziemy w stanie skorzystać. No, czytałem też o tym wczoraj artykuł, właśnie, że prawdopodobnie jeżeli nie będziemy w stanie importować z Azji produktów, no to nagle zacznie się opłacać wytwarzać u nas, no bo co z tego, że tam w Azji wyprodukujemy sobie tanio, jak i tak nikt tego nie będzie mógł przywieźć, no bo nie będzie możliwości, albo oni nie będą w stanie nawet wyprodukować, mimo że będą mieli dobrą cenę, więc wtedy zacznie się rozwijać produkcja u nas, więc to są też takie pozytywne aspekty tego całej tej sytuacji. No, zobaczymy, czas pokaże. My możemy sobie tutaj gdybać, wnioskować, analizować. Natomiast myślę, że trzeba po prostu uzbroić się teraz w cierpliwość i przede wszystkim nie poddawać się panice. Dokładnie, nie poddawajmy się panice. To bardzo, myślę, dobry wniosek i konkluzja z tej dyskusji. I obserwujmy, co się będzie działo dalej, no bo musimy mieć świadomość i mamy tego świadomość, że to wszystko, o czym mówimy i te scenariusze, które tutaj przedstawiamy, no to są pewne scenariusze bazowe, to znaczy Michał czy ja zakładamy, że prawdopodobnie, albo z największą prawdopodobieństwem będzie tak. My tak widzimy całą tą sytuację. Tak? Natomiast ja nie czuję się wielkim ekonomistą, więc niekoniecznie moja wiedza może być w tym zakresie punktem odniesienia. To są po prostu moje obserwacje, moje takie spostrzeżenia. Jeżeli one się jakoś diametralnie zmienią, no to chętnie nagramy kolejny materiał, a ten materiał musimy szybko kończyć, żeby go szybko obrabiać i żeby go szybko publikować, żeby go jeszcze dziś czy jutro, tak, żeby był na czasie, ujrzał światło dzienne. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, podzielcie się swoimi wnioskami, przemyśleniami na ten temat. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.